Żegnaj, stary Trumpie. Szczęśliwa opoko dla tysięcy istnień. Domie spokojny, błoga ciszo, gryziona wiatrami i falą, zawsze przekorny, zadyszany, uparty. Nie płacz. Starcze łzy nikogo nie wzruszą. Dzień 5 listopada 1948 roku był bardzo uroczysty i głęboko zapadł w pamięci tysięcy stoczniowców z Gdańska. Statek, który wtedy spłynął na wodę, był ich pierwszym dziełem całkowicie stworzonym w kraju. Parowiec otrzymał nazwę, która jest nie tylko nazwiskiem jednego z nich, ale i symbolem kilku pokoleń ludzi budujących statki. Gdy wyruszył w pierwszy rejs w październiku 1949 roku, nikt nie przypuszczał, że jego serce będzie biło niezmordowanie mimo sztormów na morzu i narodzin coraz nowocześniejszych braci. Żegnaj, stary przemytniku, karmiony kontrabandą przez maluczkich, spijających piwo z twego potu. Biedny milionerze przebytych mil, zżartych ton węgla, przewiezionych ładunków, dźwigający na sobie brzemię Nestora, bez grosza przy duszy. Zamustrowałem, to przestraszyłem się tego, że wszystko jest na wierzchu. Czyściutko odkryte, wszystko widać, żadnych przyrządów. Wszystko trzeba sprawdzać na słuch, na oko i na dotyk. Pierwsze uczucie to strach. Statek 30 lat ma przecież. Stara maszyna, para. Zresztą trzeba było się przygotować do tego wszystkiego. Od początku, samego początku trzeba było się przygotowywać.
awarie się zdarzały na niej. Z tym, że w porównaniu z innymi środkami to się z przyjemnością robiło. Bo tu jest takie wrażenie, jakby z tego staruszka jeszcze się życie wskrzeszało. A to jest przyjemne uczucie, jak z czegoś starego można zrobić coś, co jeszcze będzie chodziło. Lubi parę dobrą. To znaczy taką parę, przy której ona pracuje bezszmerowo. Jak taką parę dostanie, to znaczy palacze zrobią taką parę. Wtedy pięknie jeździ. Wtedy ona jedzie jak burza. Ale to już muszą się wszyscy postarać na dole. I palacze, przede wszystkim palacze, bo to od nich zależy. Stary 20 w lewo. Na przecięcie sprawy. Leży 20 w lewo. Midship. Leżymy trzy. Mitrzy. Leżymy trzy. Chyba mamy coś na kursie, panie kapitanie, tam w prawej. Tak, to jest statek wojenny. Dryfiel jest. A drugi mamy z lewej. Idzie na przecięcie. Ile żegnaj
stary przyjacielu, pokaleczony kadłubie, zmęczona maszynerio, wydeptany pokładzie. Zadrwiłeś ze swego stworzyciela, przeżyłeś go, lecz on nie obróci się w grobie, będzie spał spokojnie. Jakżeś godny imienia swego ojca. Obywatelu, dyrektorze, melduje gotowość załogi statku SS Sołdek do opuszczenia bandery. Dziękuję bardzo, kapitanie. Polecam wydać rozkaz opuszczenia bandery na SS Sołdek. Tak jest. Do opuszczenia bandery wystąp. Na banderę patrz. W 31 latach i 66 dniach wytrwałego dreptania po bałtyckich szlakach przyszedł czas odpoczynku. Ostatni parowiec polskiej marynarki handlowej 30 grudnia 1980 roku odszedł na emeryturę. Zniknięcie Sołtka z pejzażu morskiego oznacza koniec ery maszyn parowych na bałtyckich szlakach. Postscriptum. 13 kwietnia 1981 roku Sołdek został przyholowany do Gdańska. Po remoncie w stoczni, która go zbudowała, stanie w centrum gdańskiej Starówki w historycznym porcie na Motławie jako muzeum.